TVG9, ulica Leczkowa w Gdańsku, czyli świat mojego dzieciństwa. Na tej ulicy spędziłem swoje dzieciństwo i tutaj spora część mojej rodziny przyjechała zaraz po II wojnie światowej na ziemie odzyskane, żeby się osiedlić. No co ciekawe, było wiele fajnych domów, gdzie można było się osiedlić wtedy. No, moja rodzina jakoś wybrała tą Ruderę. Przede wszystkim dlatego, że tutaj byli już swoi, czyli ludzie z Kresów, z Chełmszczyzny, Wołynia, z Lwowa. Tutaj właśnie w tej kamienicy położonej później już pomiędzy akademikami. Wtedy osiedlili się. Właśnie tutaj były kiedyś ogródki. Zaraz po wojnie tutaj trzymali nawet kunia. I co właśnie jakoś wzbudziło sentyment w mojej rodzinie i chyba dlatego się tutaj osiedlili. I tutaj ogródki, ja jeszcze pamiętam za czasów mojego dzieciństwa, były i tu ludzie hodowali różne kury, gołębie. No kunia już nie było za moich czasów, niestety, chociaż może było fajnie tak. Właśnie, a tu jeszcze kocioł jakiś jest, a buba nic mu nie zrobił. To poczciwy pies. Buba, czekaj! No, częściowo dom jest opuszczony. Już ludzie wysiedleni. On do rozbiórki był w roku 1956 przeznaczony. No ja się urodziłem w nim w roku 68, czyli wtedy, kiedy już powinien być od kilkunastu lat rozebrany. No ale stoi do dzisiaj i częściowo jest jeszcze zamieszkały. A tutaj właśnie mieszkanko, w którym ja mieszkałem. Buba! Chodź tu! A tutaj już część zamurowana. O, tutaj mieszkała pani, która nie była z Kresów, ale która była autochtonką. Polką, polskiego pochodzenia. Chociaż tutaj nie wiem dlaczego, jaką się uważano... No niektórzy uważali ją za Niemrę. Może dlatego, że mówiła z charakterystycznym akcentem. Cholera jasna. No właśnie i w tej Ruderze i na tym podwórku zamykał się prawie cały świat mojego dzieciństwa. Dlatego no, z dużym sentymentem wspominam to miejsce. Chociaż no, dom ten powinien być już dawno rozebrany. No nie ma tu mojego drzewa z taką wielką dziuplą, którym się zawsze chowałem, bawiłem. Ale poza tym wszystko wygląda bardzo podobnie. No tak, kur i gołębi nie ma też. Także nie ma tej atmosfery półsielskiej.